Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Na naszym kanale dostępnych jest już kilka filmów dotyczących akumulatorowych kluczy udarowych, dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się im od strony praktycznej. Z tego też względu odwiedziliśmy firmę Automotocentrum w Bielsku-Białej, gdzie jest ze mną właściciel firmy Piotrek. Piotrze, mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat własnej działalności? Witam. Nazywam się Piotr Rzeszcz, jestem właścicielem firmy Automotocentrum. W branży oponiarskiej pracuję od 1991 roku, natomiast swój serwis prowadzę od 2001 roku. Głównie zajmujemy się wymianą opon wszelkiego typu w samochodach osobowych, dostawczych, SUV-ach, naprawą felg, no i przede wszystkim magazynowaniem i profesjonalną obsługą w zakresie wymiany opon. W związku z zbliżającym się sezonem, co widać za oknem, wymiany opon, chcielibyśmy zaprosić na film pokazujący, jak wygląda to w naszej firmie. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Więc samochód jest już uniesiony. Od czego należy zacząć? Więc zaczynamy od odkręcenia kółek. Do tej pory stosowaliśmy głównie narzędzia pneumatyczne, które dość tak się sprawdzały. Natomiast w tej chwili przechodzimy na narzędzia elektryczne, akumulatorowe. Wiąże się to z tym, że mniejsze, że tak powiem, mamy ograniczenie ruchów, nie trzeba ciągnąć tych węży, a przede wszystkim w dobie dużych kosztów energii mniej włącza się kompresor, co odbija się na rachunkach za prąd. Po odkręceniu koła z samochodu dajemy koło do myjki. Jest to profesjonalne urządzenie służące do umycia koła z brudu, z kurzu, z błota, przez co optymalnie mamy koło przygotowane do wyważenia, a dwa, no, przedłużamy żywotność maszyn, gdzie już nie ma tych zanieczyszczeń, które są na kołach. W międzyczasie po odkręceniu koła, kiedy jest opona wymieniana na maszynie, czyścimy powierzchnię, piasty z wszelkich zanieczyszczeń, kurzu, nagaru. W tej chwili widzimy, jak przebiega proces wymiany opony. Mamy tutaj przykład koła, które posiada czujnik ciśnienia. I w tym przypadku mechanik musi się wykazać dużą precyzją, żeby przy montażu opony nie uszkodzić tego czujnika. Smarujemy pastą montażową i przystępujemy do montażu. Po sprawdzeniu prawidłowości ciśnienia, jakie ma być w danym samochodzie, pompujemy koło do wskazanej wartości i przystępujemy do wyważenia. Po wyważeniu przystępujemy do przykręcenia koła z wymienioną oponą z powrotem na samochód. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na jakość nasadek, jakie się używa do odkręcania i przykręcania kół. Z doświadczenia wiemy, że należy stosować nasadki profesjonalne, porządne. W tym przypadku stosujemy nasadki z osłoną, żeby w przypadku felg aluminiowych nie rysowały otworu, w którym znajduje się śruba bądź nakrętka. Poza tym druga rzecz, muszą to być nasadki z twardego materiału, gdzie dłuższy czas eksploatacji warto dać troszkę więcej pieniążków, ale raz, że zaoszczędza się nasadkę, dwa, nie uszkadza się wyrobioną nasadką nakrętek bądź śrub. Tu można popatrzeć, jak wygląda nasadka profesjonalna, a jak wygląda po kilku dniach eksploatacji nasadka za 12 zł. Kluczem nie dociągamy udarowym, nie dociągamy na maksimum,
na maksimum dociągamy dopiero kluczem dynamometrycznym. Sprawdzamy, w różnych samochodach jest to różnie, sprawdzamy w katalogu, jaki ma być moment dokręcenia w danym samochodzie. Jest to uzależnione od tego, czy jest nakrętka, czy jest śruba, czy to jest dwunastka, czy czternastka. W tym przypadku dokręcamy z momentem 120 Nm. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo wymieniać koła w samochodzie za pomocą profesjonalnych narzędzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam.